Ten dzień był jak każdy inny przed meczem, normalny, co przygotowałem, mieliśmy odprawę, wszystko to samo. Grałem 40 czy 41 minut, dobrze się czułem i widziałem, że mogę co więcej zrobić w tym meczu. Naprawdę dobrze się czułem. I tak zdarzyła się taka jedna sytuacja, że zmieniła wszystko. Pamiętam praktycznie wszystko, bo działo się to kilka metrów dosłownie ode mnie. Miro ruszył do piłki pierwszej, ona poszła dosyć mocno w górę. Naprawdę mało jest zawodników w lidze, którzy mogą pod względem pułapu, na jakim on łapie piłkę, rywalizować. Widziałem już po jego minie, że idzie na 100% po drugą piłkę. Byłem świadomy, ale tak na całość. Trochę padłem i wiedziałem od razu, że coś nie tak, że mocno dostałem uderzenie, bo nie mogłem nawet się ochronić, że padnę na rękę czy coś. No widać od razu było po tym, jak podszedłem do niego zaraz po tym zderzeniu, że jest źle. Miro biegle mówi po polsku, ale nagle zaczął krzyczeć help po angielsku. Nieświadomie chciał, aby ktoś, w tym wypadku maserzy, czy pomogli mu jak najszybciej, żeby choć trochę zmniejszyć ten początkowy ból. Można trochę straciłem przytomność i oni mi mówili, że mnie zniosą z boiska, ale ja w tym momencie nie chciałem, bo wiedziałem, jeśli idziem na znoszę, że nie będę dalej grał. Powiedziałem, że nie chcę, że chcę dalej grać, ale kiedy ustałem, już wiedziałem, że nie ma szans, bo popatrzyłem na tu trybunę przeciwko mnie, nawet ja nie widziałem. Nie myślałem, że jest to tak poważne, tak miałem wielki ból, ale nie myślałem, że tak poważne, ale kiedy mi lekarz powiedział niektóre rzeczy, potem tu noc nie śpiałem w ogóle i tylko myślałem, żeby chciał być zdrowy, żeby u ten momentu musiałem wrócić i zobaczyć jeszcze dzieci raz, bo tak to, co mnie lekarz powiedział, że się może stać, jeśli nie będę pilnował i robię to, co on mówi do mnie, nie było tak przyjemne słuchać. Na początku nie szedłem na stały fragment, w ogóle nie grałem głową i spokojnie wszystko wychodziłem. Ale potem mogę powiedzieć, że nie mam problemu. Ustawiłem te kask, mogę powiedzieć, że mi kask największy problem w ten moment. Myślę, że niedługo Mirek o tym zapomni i będzie starym, dobrym Mirkiem. Na pewno lepiej wygląda w tym kasku niż bez. Jak graliśmy Piastą, pierwsza połowa była taka pod słońcem, mocno grzało i miałem problem, że mi było bardzo ciepło, gorąco, nie mogłem się nawet skoncentrować normalnie do gry, bo tylko myślałem, kiedy będzie jaka przerwa, że na chwilę go ściągnę z głowy. Teraz, kiedy graliśmy w Gdańskiem, miałem ten inny kask, który ma z góry trochę większe dziury. Łatwiej jest tym drugim czarnym grać, niebieskie nie lubię. Jestem bardzo szczęśliwy, co dostałem tak. Pasku kapitańsko trenera. Trochę masz większe odpowiedzialności niż kiedy nie jesteś kapitanem, ale myślę, że dam sobie radę z tym. Chciałbym zrobić z Krakowią krok do przodu, żeby się podnieli na podium, czy powalczyć o co więcej niż to, co robiliśmy poprzedni. Cieszyłem się, bo że mnie zapomniały. Wiedziałem, że muszę znowu wrócić na taki poziom, na jakim byłem, bo kiedy te tak kibice, jak się mówi, szanują, musisz dać od siebie wszystko, żeby nie zrobić coś źle.